Dobiegłam do samochodu, zadyszkę mam, czy nie mam, nieważne. Już się pakuję w takim razie. A jak dobrze być w samochodzie, jednak inaczej. Słuchajcie, bo o zdrowiu chciałam porozmawiać. Według Światowej Organizacji Zdrowia, czyli WHO, niedziela to był dzień, kiedy to odnotowano największy na świecie przyrost zachorowań. Mówię tu oczywiście o koronawirusie. I o tym między innymi chciałabym porozmawiać z Tomaszem Karaudą, lekarzem oddziału chorób płuc Uniwersyteckiego Szpitala w Łodzi. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. WHO dosłownie podało statystyki, że niedziela była najgorszym dniem z największą ilością zachorowań. I to jest informacja rzetelna, podsumowująca koronawirus i COVID-19 na całym świecie. Natomiast no, myśmy ostatnio mieli w Polsce marsz antykowidowców, czyli jest też grupa, która nie wierzy w to, że COVID jest i COVID zabija. Proszę, i w demokratycznym państwie każda z takich osób ma prawo protestować i wyjść na ulicę. I jest to z mojej perspektywy smutny widok, ale oczywiście nie można ludziom tego zabronić i wyrażać swoje emocje, swoje obawy. Żyjemy w państwie, w którym ta ilość zakażeń i osób zmarłych, mimo że to jest tragedią tych osób, których dotknęło i rodzin, których dotknęła ta choroba, nie jest tak duża, że powoduje u części ludzi takie poczucie, że być może jesteśmy w jakiejś fikcji, być może jesteśmy manipulowani, rozpracowywani. I to rodzi u każdego lekarza czy u każdej osoby zajmującej się zdrowiem pytanie, co poszło nie tak. Ja nie mam tygodnia, żeby któraś z osób, które jest mi znane, podchodziły i mówiła: Tomek, naprawdę w to wierzysz? Czy to naprawdę się dzieje, czy nie? Próbuję się zastanawiać nad przyczynami tego stanu, z czego to wynika, bo nawet gdy przeżywaliśmy jeszcze kilka lat temu wielką tragedię śmierci wielu znanych osób w czasie katastrofy smoleńskiej, to też przez moment jakby byliśmy przejęci, jak w czasie pandemii, przejęci zagrożeniem, po czym za chwilę pojawiały się teorie, które gdzieś tam kontestowały ustalenia naukowców, pojawiały się informacje i o sztucznej mgle, i o stalowej brzozie, i o tym, że kilka osób przeżyło. I tutaj też mamy moment mrożący, po którym następuje próba tłumaczenia tej rzeczywistości i zadawania sobie pytania, czy naprawdę ona tak wygląda. Pracuję w oddziale chorób płuc. Ludzie kupują na co dzień paczki papierosów, palą. Wszędzie jest napisane na paczkach papierosów, że palenie zabija. Czy to sprawia, że ci ludzie przestają palić? Mm-hmm. Nie. Dopiero wydaje mi się, że dzisiaj w mediach został podany komunikat, że Izrael jest pierwszym państwem, który wprowadziło drugi lockdown na 21 dni. Proszę powiedzieć, czy to jest ta druga fala? To właśnie się zaczyna? I tego się obawiamy. I próbujemy zrobić wszystko, żeby powstrzymać w Polsce ten proces, żeby do tego nie doszło u nas w kraju. I dlatego apelujemy cały czas o dystans, o zachowanie i dystansu, i noszenie maseczek, i mycie rąk. Dlatego, że nie jest powiedziane, że my nie przejdziemy przez drugą falę. Dlatego jest tak ważne to, żeby zachować ostrożność i żeby edukować. Teraz jesteśmy w tym sezonie jesienno-zimowym, grypowym, kiedy staramy się apelować również o to, żeby się szczepić. Niestety tych szczepionek nie jest tak dużo. No, ale nie ma czym. Otóż to, nasza wyszczepialność w naszym kraju była na poziomie 4%, 4 do 6% w poprzednich latach. I teraz, jeżeli państwo zamawiało, jeżeli w rozmowach z producentami były ustalenia, w których mówiliśmy, że chcemy zamówić szczepienia, to oni też spoglądali na nasz rynek z poprzednich lat i mogli zorientować się, jaka u nas była wyszczepialność. Jeżeli w innych krajach Unii Europejskiej jest to nawet kilkadziesiąt procent, a u nas jest to do 4-6%, to jest jasne, że nagle z roku na rok nie dostaniemy tego dużo więcej. Z tego, co mówił jeden z wiceministrów zdrowia,
Dostaliśmy 200 tysięcy szczepionek, 200 tysięcy jeszcze w zeszłym tygodniu, teraz czekamy na kolejne 400 tysięcy. Jeszcze jakieś dostawy mają być w październiku, ale nie mam wątpliwości co do tego, że nie starczy tych szczepień dla wszystkich osób, które chciałyby się zaszczepić. Wciąż jest to pewnie obciążenie dla portfela w granicy 40 kilku złotych, ale pamiętajmy, że może to szczepienie dostać za połowę ceny osoba, która ma pewne choroby współistniejące, obciążenia, które są objęte refundacją, bądź przekroczyła 65 lat, bądź jest w ciąży. Pojawiają się nowe szczepienia w formie takiej donosowej. Tylko żeby pójść się zaszczepić, trzeba docenić to ryzyko i to zagrożenie, jakim jest zakażenie koronawirusem. I wracając jakby do tej pierwszej myśli, wydaje się, że dopiero osobiste doświadczenie nieraz ludzi, zderzenie z jakąś tragedią powoduje, że to myślenie się zmienia z tego poczucia zagrożenia i bycia zmanipulowanym przez jakieś międzynarodowe koncerny do takiego osobistego doświadczenia, że jednak to jest prawda. I o to apelujemy, żeby zanim przekonamy się jako obywatele o tym, że to jest prawda, zanim nas to dotknie osobiście, żebyśmy mogli być chronieni na tym etapie, i to jest naszym zadaniem jako lekarzy, żeby to uświadamiać. Mam wrażenie, że jest taka duża grupa, która wychodzi z założenia, że my jesteśmy bardziej odporni. Mówi się o tym, że Polacy byli szczepieni kiedyś bardziej niż Włosi, niż Anglicy. Mówię o tych szczepionkach, które jeszcze nam podawano w czasach PRL-u. Wychodzą z założenia, że skoro my mamy pewne przeciwciała, to nie ma co, nie ma czym się martwić. Anglicy i Włosi chorują bardziej, bo po prostu u nich tych procedur nie było lata temu. Czy to jest bzdura, czy to rzeczywiście ma jakiś sens? Wydaje się, że jest w tym sporo prawdy, dlatego że jak się patrzy nawet na geografię zakażeń i widzi się masowość zachorowań i zgonów, to widać, że ten blok, który należał do Związku Radzieckiego, gdzie, no, co by nie powiedzieć, to dbano o szczepienia, i tu wskazuje się szczególnie szczepienia przeciwko gruźlicy, w jaki sposób dają jeszcze dodatkową odporność w ramach zakażenia koronawirusem. Część z tych osób, które były nieszczepione, przechodzą te zakażenia dużo ciężej. Dlatego jak się patrzy na ten blok wschodni, to obserwuje się naprawdę zwracającą uwagę większą odporność. Ale czy to daje nam jakiś asumpt, czy dowód na to, czy argument na to, żeby przestać dbać o środki bezpieczeństwa? Absolutnie nie. Możemy jedynie, że tak powiem, podziękować losowi, nie za Związek Radziecki oczywiście, ale za to, że należymy do tej grupy, która relatywnie na tle zachodniej Europy przechodzi to zakażenie łagodniej. Ale gdy spogląda się za zachodnią granicę, gdy patrzy się na dramat Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii, Francji, to wymaga ogromnego braku pokory, żeby móc powiedzieć, że nas to zagrożenie nie interesuje. Ja w to nie wierzę. Co z tego, że zmarły inne osoby, skoro mnie to nie dotyczy? I ten sposób myślenia staramy się zmienić. Walczymy z tym, co jest znakiem dzisiejszych czasów, czyli upadkiem de facto autorytetów, bo dzisiaj każdy jest lekarzem, dzisiaj każdy jest sędzią, i to, co dla ciebie może być prawdą, dla mnie już niekoniecznie. Zresztą jesteśmy trochę winni temu my sami. Mówię też sam za siebie jako lekarz, ale też i politycy, którzy jednego dnia mówią, to jest śmiertelne zagrożenie, nie wychodźcie z domów, a innego razu mówią, że już tego zagrożenia nie ma, że już pokonaliśmy. Więc to, że jesteśmy globalną wioską, i to, że prawda czy fakty zaczynają być relatywizowane, to wszystko utrudnia mówienie z autorytetem i z przekonaniem o rzeczach tak oczywistych, jaką jest nauka.
dopiero czasami osobiste doświadczenie zaczyna sprawiać, że rzeczywiście zaczynamy wierzyć, że palenie zabija. W moim oddziale na przykład część pacjentów, która nie mogła rzucić przez całe lata, gdy przeżywa osobiste doświadczenie i my stajemy w roli przykrej, żeby mu powiedzieć: drogi panie, droga pani, niestety ma pan, pani raka płuc. Ten moment sprawia, że ci ludzie rzucają palenie z dnia na dzień, kiedy nie mogli rzucić przez szereg lat, mimo tego, że wszyscy przekonywali o tym, że palenie jest szkodliwe i że to zabija. Więc naszym zadaniem jako ochrony zdrowia jest zrobić wszystko, żeby uchronić państwa przed tym, żebyście musieli się osobistym doświadczeniem przekonać o tym, że zagrożenie jest realne. Proszę powiedzieć, bo w obecnej sytuacji trwa spór między lekarzami a rządzącymi dotyczący skierowania na testy wykrywające COVID-19. Z jednej strony mamy statystyki, które mówią, że tylko 3-4% osób chorych ma objawy. Takie objawy, o których słyszymy, czyli utrata węchu, utrata smaku, gorączka. Proszę powiedzieć, czy teleporada to wystarczające narzędzie do tego, żeby kogoś skierować na test? Gdzie tutaj jest racja? To jest dobre pytanie. Oczywiście, żeby wykryć te wskaźnikowe objawy, takie jak kaszel i gorączka, nie jest typowe objawem zakażenia koronawirusa. Nie da się na podstawie tego wykluczyć, ale już utrata węchu czy smaku, połączone jakby jeszcze dodatkowo z tymi objawami infekcyjnymi, jest dość symptomatyczny i powoduje, że powinniśmy takich chorych kierować. Ale sama pani redaktor zauważyła, kierować na test. Sama pani redaktor zauważyła, że 4% zaledwie, niewielki procent osób są takimi pełnoobjawowymi zakażonymi. W związku z tym, co z całą grupą osób, która może przechodzić tą infekcję łagodniej, a być zagrożeniem dla otoczenia. I tutaj cały spór się toczył o to, że nie do końca czuliśmy to przeniesienie odpowiedzialności na lekarzy rodzinnych. Jeszcze gdyby to mogło dotyczyć osób, które są dobrze zabezpieczone i mają takie izolatorium w obrębie gabinetu lekarza rodzinnego, to jeszcze byłoby możliwe. Ale gdybym tak zapytał lekarzy rodzinnych, czy macie kombinezony, które spełniają jakościowe kryteria ochrony przed zakażeniem koronawirusem, śmiem wątpić. W szpitalach są, ale czy u lekarzy rodzinnych? Poza tym lekarzy rodzinnych jest około 24 tysięcy w Polsce. Koło prawie połowy, mówi się o 40% tych lekarzy, to są osoby w wieku emerytalnym. Lekarze też chorują, też mają swoje choroby współistniejące. I teraz czy ja, będąc sędziwym lekarzem, który pracuje i stara się pomagać jeszcze ludziom na tyle, ile siły mam swoje choroby, czy ja zdecyduję się na przyjęcie do gabinetu pacjenta, który może być zakażony koronawirusem? To jest bardzo wątpliwe. Wydaje mi się, że w praktyce wielu z tych lekarzy jeszcze przed momentem zbadania będzie kierowało te osoby na testy. Oczywiście oszczędzamy jako państwo na wykonywaniu testów w tej sytuacji, w kwestii jakby świetle tego rozporządzenia. Państwo oszczędza, ale czy to jest dobre rozwiązanie? Wydaje mi się, że dobrym jest to, że lekarz decyduje o tym, że test jest wykonywany. Natomiast powinien mieć wolną rękę, w mojej opinii, jeżeli chodzi o moment, w którym kieruje na test sprawdzający, czy pacjent jest zakażony. Jeżeli ma wątpliwości, jeżeli ma obawy, to powinien mieć wolną rękę, żeby zbadać na każdym etapie takiego pacjenta. I wtedy przynajmniej, jeżeli taki pacjent z infekcją wraca, mamy czarno na białym wynik testu ujemny i możemy się zacząć zajmować poszukiwaniem innych przyczyn jego stanu. Tak jak wspomniałam, Izrael ogłosił kolejny lockdown na 21 dni jako pierwsze państwo tej jesieni. Proszę powiedzieć, jak my się przygotowujemy? Czy jesteśmy gotowi do jesieni? Czego wy, specjaliści, się spodziewacie? Najbardziej boimy się koinfekcji. Czyli osoba obciążona wieloma chorobami, pamiętajmy, czy cukrzyca, niewydolność serca, niewydolność nerek, to wszystko są choroby, które już a priori obniżają naszą odporność i sprawiają, że
infekcje przechodzimy, nie zawsze, ale możemy przechodzić ciężej. I teraz, jeżeli mamy osobę z wieloma chorobami, która jest, przechodzi infekcję grypy i na to jeszcze nadkaża się zakażeniem koronawirusem, to boimy się takich sytuacji. Dlatego apelujemy o zamówienie szczepień i apelujemy do ludzi o to, żeby się szczepili. Natomiast w każdym szpitalu to, co jest dobrym rozstrzygnięciem, do którego się dąży, to jest to, żeby każdy szpital miał taki obszar izolatorium, w którym pacjenci mogą mieć wykonany test w kierunku obecności koronawirusa, żeby uniknąć sytuacji, która była na początku pandemii, kiedy właściwie masowo wysyłano pacjentów do szpitali jednoimiennych. Teraz coraz większą wagę przykłada się ku temu, żeby każdy szpital miał możliwość wykonania podstawowej diagnostyki i dopiero realnie zakażonego pacjenta, który wymaga hospitalizacji, przesłał do danego szpitala. Więc skupiamy się na szczepieniach, skupiamy się na przygotowaniu szpitali pod względem sprzętu na pewno i pod względem zapewnienia no i personelu, ale i przede wszystkim miejsc, w którym ci pacjenci będą izolowani albo do czasu uzyskania wyników, albo w momencie, w którym nie daj Boże mielibyśmy masowe zakażenia w całym kraju z takim zachodnim czy hiszpańskim wariantem. Wierzymy, że tak nie będzie, że wytrwamy i doczekamy czasu szczepionki przeciwko koronawirusowi. No i tu znowu wielkie zadanie w dobie coraz większego sceptycyzmu wobec szczepień, żeby przekonywać ludzi do tego, że warto, że trzeba, że to jest kwestia ich życia i zdrowia. Bo gdy spojrzy się na historię medycyny, to wiele z chorób zakaźnych, które dzisiaj już są nieobecne, które zabijały dziesiątki tysięcy ludzi w przeszłości, dzisiaj część z tych chorób w ogóle nie obserwujemy i to nie w wyniku tego, że w wyniku procesów naturalnych, które gdzieś tam były dostępne, tylko w wyniku rozwoju nauki, która zbadała skuteczność pewnej profilaktyki, którą stosujemy teraz wobec wszystkich obywateli i to sprawia, że na część chorób nie umieramy. Więc wciąż pozostaje mi jako lekarz apelować, zaufajmy swoim lekarzom, a my będziemy z wami na dobre i na złe. Na lidera takiego celebryckiego ruchu antycovidowego wyrósł ostatnio wokalista Iwan Komarenko. Proszę powiedzieć, jak widzi pan takich celebrytów, którzy wyrażają swoje antycovidowe zdanie? To ma pan ochotę coś im powiedzieć? Ja bardzo lubię muzykę pana Iwana i jego utwory z przyjemnością słucham, ale nie da się znać na wszystkim. Ja też mogę przeczytać książkę opierającą się na prawie czy budowaniu na przykład mostów, ale to nie czyni ze mnie ani architekta, ani prawnika. To, że przeczytamy kilka artykułów czy książkę, nie sprawia, że stajemy się autorytetami w danej dziedzinie. I to wymaga wielkiej pokory. Tak samo artysta, ja nigdy nie będę śpiewał tak pięknie, jak śpiewa pan Iwan, ale też apeluję do pana Iwana, żeby nie próbował stawiać siebie jako autorytet w kwestiach, których no, siłą rzeczy nie da się znać. Dlatego, że on jest autorytetem dla wielu młodych, w ogóle dla wielu ludzi, jako z samego faktu, że jest muzykiem. Więc wielu ludzi lubi go słuchać, lubi wiedzieć o jego życiu dużo i identyfikować się z jego poglądami. Musi pamiętać, że reprezentuje nie tylko siebie, ale również wielu ludzi, którzy stoją za nim. I dlatego mogę apelować tylko o ostrożność i o to, żeby powstrzymać się od rzeczy, na których się nie znamy. Dziękuję bardzo serdecznie. Tomasz Karauda był moim gościem. Do zobaczenia i do słyszenia, bo wiem, że na pewno jeszcze nie raz na temat COVID-19 między innymi będziemy mieli okazję tutaj rozmawiać. Miłego dnia życzę i do zobaczenia. Dziękuję. Do usłyszenia. Tak, dziękuję Państwu. Do usłyszenia.